Tak stalo sa to tak, že boli sme v kontakte s vedením v klubu, s vedením z klubu a i napriek tomu, že som mal... Od pewnego czasu byłem w kontakcie z wrocławskim klubem. Miałem kilka innych ofert, ale zdecydowałem się na Śląsk, gdyż to klub z tradycjami, który ma silną drużynę. Súťaž v Čechách alebo na Slovensku. Tak, bohužiaľ stalo sa, že som... V Gruzii doznałem poważnej kontuzji, zerwałem więzadła krzyżowe. Po rehabilitacji postanowiłem odbudować ją w drugiej lidze czeskiej. To był dobry sposób, by znowu wrócić do większych obciążeń treningowych i rytmu meczowego. Z moim zdrowiem jest już wszystko w porządku, w meczach spisywałem się naprawdę dobrze. Teraz jest wszystko w porządku, a zápasy wypadali całkiem fajnie. Ty som nemal problém s kondíciou, to bolo niečo, čo ma vždy zdobilo, že som mal dobrú fyzickú prípravu. Moją silną stroną jest kondycja. Nigdy nie miałem z nią problemów. Zawsze byłem dobrze przygotowany do rozgrywek. Jestem typem zawodnika, którego największą ambicją jest wygrywanie meczów. Jestem przekonany, że dobrze odnajdę się w Śląsku, bo w tym klubie też wszyscy chcą wygrywać. Cieszę się, że trafiłem do drużyny, która gra o najwyższe cele. Jestem przekonany, że pomogę w jego realizacji, a trener i kibice będą ze mnie zadowoleni. Aby aj vedenie, aj trener, aj ľudia na tribúne boli so mnou spokojní. Moja silná stránka je to, že sa viem prispôsobiť. Jestem uniwersalnym, ofensywnym graczem. Mogę grać z prawej i lewej strony pomocy, a także w środku. Liczę, że wywalczę sobie miejsce w składzie, a na jakiej pozycji to nie ma już dla mnie znaczenia. Hlavne, aby som svojimi výkonmi a gólmi uspokojil ľudí, ktorí to odo mňa čakajú. Mám nejaké informácie. Wiem sporo o Śląsku, gdyż podczas pobytu w Turcji zaprzyjaźniłem się z Mariuszem Pawełkiem. Gdy wróciłem do kraju, pozostaliśmy w kontakcie. Gdy pojawił się temat Śląska, cały czas do siebie dzwoniliśmy. Mariusz opowiadał mi o klubie. To, co usłyszałem, bardzo mi się spodobało. To bardzo ważne, by trafić do klubu, w którym wszystko jest poukładane. Zdrowego klubu, gdzie to proste funguje. Osobnie z Robertem nie poznam. Nie znam Roberta Picha. Wyjechałem ze Słowacji przed 8 laty, więc nie mieliśmy okazji grać przeciwko sobie. To mój rodak, dlatego najlepiej byłoby, gdybyśmy grali razem na boisku. Wtedy żaden z nas nie zabrałby drugiemu miejsca. Byłoby dobre, gdybyśmy grali obydwaja, aby nie był nahniewany, że se mu zabrał miejsce.